Chciałbym Państwa zabrać w podróż na Marsa. Żeby polecieć na Marsa, przede wszystkim musimy mieć odpowiedni silnik. I tu, za chwilę się wyjaśni, będzie związek z moim głównym zainteresowaniem, czyli z energetyką jądrową. Zobaczymy w czasie naszej podróży, do czego nam energia jądrowa jest potrzebna. Mars jest najbliższą nas planetą, na którą na pewno ludzie kiedyś polecą. To jest tylko kwestia czasu. Futurystyczne opowieści mówią, że kiedyś zasiedlimy Mars, ale jak do tej pory nawet tam jeszcze nie polecieliśmy. Dlaczego? Dlatego, że żeby dolecieć do Marsa, trzeba rozpędzić statek kosmiczny do olbrzymich prędkości. Najpierw ten statek kosmiczny musi wejść na orbitę okołoziemską. Musi osiągnąć pierwszą prędkość kosmiczną. Po prawej stronie jest start wahadłowca, potężne urządzenie, potężny statek kosmiczny, który ulegał różnym awariom, a to jest ostatni start teraz po awarii, po katastrofie Kalambi. Pierwsza prędkość kosmiczna. Oczywiście możemy ją policzyć ze wzoru, tak jak w szkole na pewno Państwo uczyli się. Czyli siła odśrodkowa mv kwadrat przez r ma się równać przyciąganiu mg. Ale ja jestem fizykiem i ja bardzo nie lubię wzorów. Z tego wzoru oczywiście wychodzi nam, że pierwsza prędkość kosmiczna to jest 7800 metrów na sekundę. Tutaj stała grawitacyjna. Na orbicie to jest 90% stałej grawitacyjnej na Ziemi. To jest jakieś 9 metrów na sekundę kwadrat i stąd taka wartość liczbowa. Ale spróbujmy rozważyć, czy bez żadnego wzoru, jedynie z rozważań kinematycznych i geometrycznych możemy tą prędkość kosmiczną policzyć. Weźmy sobie jakiś krótki odcinek czasu, umownie jedną sekundę. Promień Ziemi to jest 6700 km. To nie jest promień Ziemi, to jest promień od środka Ziemi do orbity. Orbita jest na wysokości około 200 km nad powierzchnią Ziemi. W czasie jednej sekundy statek kosmiczny przeleci łuk o kącie alfa. Czyli przebędzie drogę V razy delta T i to jest fragment łuku. To jest obwód całego koła razy kąt dzielony przez pełny kąt 360 stopni. Żeby zachować warunek ruchu orbitalnego, to statek kosmiczny, jego początkowa prędkość V musi się zmienić na prędkość V oznaczoną tu kolorem czerwonym o tej samej wartości, a o innym kierunku, tak, żeby zachować warunek prostopadłości do promienia Ziemi. Czyli po czasie delta T prędkość ma się zmienić o delta V, oznaczoną tutaj kolorem niebieskim strzałką. Ale tą prędkość możemy bardzo łatwo policzyć. To jest prędkość w stronę Ziemi. Niejako rzecz biorąc, statek kosmiczny spadnie w kierunku środka Ziemi. W czasie delta T, jeżeli stała grawitacyjna jest g, jego zmiana prędkości będzie g razy delta t. Ale tu również widzimy, że to jest fragment łuku, tym razem łuku o promieniu v. Czyli to jest obwód okręgu o promieniu v razy kąt, ten sam kąt alfa dzielony przez 360 stopni. Te dwa równania, jeżeli podzielimy je stronami, naprawdę bez żadnego problemu dostajemy wartość pierwszej prędkości kosmicznej. To jest 7800 metrów na sekundę. To jest jeszcze raz start wahadłowca. Widać, że to musi być potężny silnik, potężne zasoby wodoru i tlenu w zbiorniku wahadłowca, aby wynieść statek na orbitę. A co dopiero dolecieć na Marsa? Jak działa silnik rakietowy? Silnik rakietowy jest bardzo dobrą ilustracją zasady zachowania pędu. Jeżeli mamy dwa ciała, jedno ma się m duże, drugie o masie m małe, połączone z sprężyną, jeżeli zwolnimy w pewnym momencie sprężynę, to małe ciało poleci z prędkością v małe, duże ciało z prędkością v duże i okaże się, że iloczyn masy
ciała dużego razy jego prędkość jest równy iloczynowi masy ciała małego i jego prędkości. To jest zasada zachowania pędu. Na lekcjach fizyki najczęściej się spotykamy ze stwierdzeniem, że my tego nie rozumiemy. W tym wzorze nie ma nic do rozumienia. To jest opis doświadczenia. Doświadczenia, którego czasem przeżywamy chociażby w czasie zabaw, na przykład w basenie, jak dziecko jest odpychane przez rodzica, dziecko popłynie dalej, rodzic bliżej, dlatego że masy są różne. Oczywiście, co to jest masa? Fizycy zaraz będą mówili, że to trzeba jakiejś definicji. My możemy na razie posłużyć się bardzo prostym miernikiem masy na Ziemi. Miernikiem masy na Ziemi jest ciężar. Czyli zasada zachowania pędu opowie nam o tym, jak działa silnik rakietowy. Widząc start wahadłowca, pamiętając o zasadzie zachowania pędu, możemy wyprowadzić wzór Ciołkowskiego. Konstantyn Ciołkowski był pierwszym, który zastanawiał się nad tym, jaka musi być masa rakiety startowa, żeby choć malutki statek kosmiczny umieścić na orbicie. Oczywiście równanie Ciołkowskiego rozwiązywane analitycznie, wymaga jakichś funkcji, jakichś logarytmów. My pominiemy te trudne aspekty i rozwiążemy to w ten oto sposób. Podzielimy wyrzucane gazy spalinowe na małe paczki. I proszę, po wyrzuceniu pierwszej małej paczki prędkość statku kosmicznego będzie V1 MV małe dzielone przez masa statku. Teraz wyrzucimy znowu drugą paczkę. No to prędkość statku kosmicznego będzie V2, to będzie suma pierwszej prędkości plus kolejny dodatek. Jedyna różnica to to, że masa statku się zmniejszyła. I tak dalej. Popatrzmy, jak to by wyglądało liczbowo. Otóż jeżeli masa statku kosmicznego jest 100 ton, a te paczki sobie podzielimy na 20-kilogramowe masy, wyrzucane z prędkością 5000 metrów na sekundę. I to jest zadanie, które bardzo ładnie można rozwiązać, korzystając z takich programów jak Excel czy inne programy komputerowe, które obecnie są, nauka takich programów jest w programie szkolnym i to jest bardzo ładna ilustracja, do czego takie programy możemy zastosować. Otóż jeszcze raz, po wyrzuceniu pierwszej paczki prędkość statku będzie 1 metr na sekundę. Po wyrzuceniu drugiej będzie 2 metry i jakiś tam malutki ułamek. I tak dalej. Jeżeli wykonamy całą taką tablicę w programie, w arkuszu kalkulacyjnym i zrobimy wykres, gdzie na osi Y jest masa rakiety, a na osi X jest zmiana prędkości rakiety. No to widzimy, że żeby osiągnąć pierwszą prędkość kosmiczną około 8 km na sekundę, to na orbicie znajdzie się jedynie 20% masy. To jest mało wydajny silnik. Z takim mało wydajnym silnikiem plan lotu na Marsa jest bardzo trudny do ułożenia. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy czym się za bardzo rozpędzić. Nie możemy użyć silnika do hamowania w pobliżu Marsa. Wobec tego musimy lecieć aż 6 miesięcy na Marsa i to wystartować w bardzo korzystnej sytuacji, kiedy Ziemia goni Marsa. Po pół roku lądujemy na Marsie, ale tam już musimy zostać cały rok. Znowu, żeby była korzystna sytuacja, aby móc wystartować z Marsa i dolecieć do Ziemi. Taki lot by trwał ponad 2 lata. No ale tu znowu problem z masą. Jak taki długi lot, to trzeba dużo jedzenia zabrać, trzeba dużo duża musi być załoga. Problem staje się problemem niemalże nierozwiązywalnym. Ale jeżeli byśmy mieli bardziej wydajny silnik, to możemy polecieć na Marsa w dowolnie krótkim czasie. Tu przedstawiam chociażby plan lotu 12-miesięczny. Startujemy w sytuacji, kiedy Ziemia już prawie dogoniła Mars. Na Marsie jesteśmy raptem miesiąc i nadal mamy korzystny układ planet i możemy wrócić na Ziemię. No ale jak to zrobić? Nie mamy silnika. Bo umownie
Rozważmy sytuację, kiedy musimy rozpędzić statek o 10 km na sekundę. To przy takim silniku, który wyrzuca gazy spalinowe z prędkością 5000 metrów na sekundę, mamy jedynie 13% masy. Lecąc na Marsa musimy wejść na orbitę, musimy nadać prędkość, żeby polecieć na Marsa. Musimy w końcu użyć tego silnika, żeby wyhamować i spokojnie lądować na Marsie. No, musimy startować z Marsa i wrócić na Ziemię. Czyli tych zmian prędkości delta V jest dużo więcej niż 10 km na sekundę. Wyobraźmy sobie jednak, że udało nam się skonstruować lepszy silnik. Silnik, który wyrzuca gazy spalinowe z prędkością 10 km na sekundę. No, taki silnik jest zdecydowanie lepszy, bo znowu przy tej zmianie prędkości o 10 km na sekundę okazuje się, że zachowujemy niemalże 40% użytecznej masy. No i skąd ja wziąłem te liczby? 5000 i 10000. 5000 jest to absolutny, najlepszy silnik rakietowy, jaki obecnie ludzkość potrafi skonstruować. To są silniki właśnie wahadłowców, to są silniki, jakie miała rakieta Saturn V, która doniosła ludzi na Księżyc. I wydaje się, że chemiczny silnik rakietowy w żaden sposób nie jest w stanie wyrzucać gazów z większą prędkością. Co możemy zrobić? Otóż jeżeli mamy komorę, w której jest spalanie, to cząsteczki gazu poruszają się z prędkością V i energia kinetyczna cząsteczek gazu jest proporcjonalna do temperatury. Tą proporcjonalność wyjaśnimy sobie w następujący sposób. O proporcjonalności temperatury energii kinetycznej cząsteczek gazu mówi teoria kinetyczna gazu. Nie będziemy tu całej teorii kinetycznej przedstawiać. Przedstawimy tą proporcjonalność w sposób uproszczony. Temperatura proporcjonalna do energii kinetycznej cząsteczek gazu. Zamknijmy gaz w objętości V. Niech to będzie walec o polu podstawy S i długości D. Jego objętość to jest D razy S. Gaz zamknięty w takiej objętości będzie spełniał podstawowe równanie gazów, równanie stanu. PV przez T równe konstans. Ciśnienie gazu razy objętość dzielona przez temperaturę jest stała. Z tego od razu możemy wnioskować, że jak będzie stała też objętość, to ciśnienie gazu jest proporcjonalne do temperatury. Ale co to takiego jest ciśnienie? Ciśnienie to jest siła, jaką gaz wywiera na ściankę naczynia. Powiedzmy, skupmy się tylko uwagę na podstawę tego naczynia. Siła dzielona przez powierzchnię. No a skąd się bierze siła? Otóż rozważmy jedną cząsteczkę gazu, która o masie m, która porusza się z prędkością v w stronę podstawy s. Siła wtedy będzie równa zmianie pędu cząsteczki w czasie delta t. Bo ta cząsteczka doleci do ściany i odbije się. Pęd początkowy mv w tą stronę, końcowy mv w tą stronę. Stąd 2 mv przez delta t, gdzie delta t jest umownym, krótkim odcinkiem czasu. Ale trzeba pomnożyć tą siłę przez ilość cząsteczek, która uderzy w tą ściankę w tym umownym, krótkim odcinku czasu delta t. I ile wynosi ta liczba cząsteczek? W czasie delta t w tą ściankę uderzy tyle cząsteczek, ile potrzeba czasu dla każdej cząsteczki na przebycie drogi d pod warunkiem, że ona porusza się z prędkością v. Droga dzielona przez prędkość cząsteczki jest to czas, jaki cząsteczka
potrzebuje na przelecenie od jednej ścianki do drugiej. To się bardzo łatwo upraszcza. Widać, że będzie czynnik V kwadrat, czyli że siła będzie proporcjonalna do mv kwadrat przez 2, do energii kinetycznej cząsteczek. Czyli ciśnienie będzie proporcjonalne do energii kinetycznej cząsteczek, czyli temperatura będzie proporcjonalna do energii kinetycznej cząsteczek. Czyli to, co zamierzaliśmy pokazać. Czyli naszym zadaniem jest zwiększyć prędkość gazów wylatujących z dyszy silnika rakietowego. Jak możemy to zrobić? Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest podnieść temperaturę gazów. Ale tak jak już wspomniałem, w silnikach rakietowych wydaje się, że ten parametr został już osiągnięty maksymalny i trudno byłoby osiągnąć jeszcze wyższe temperatury. Ale jest też drugi pomysł, druga alternatywa. Mianowicie użyjemy gazu spalinowego, który ma mniejszą masę cząsteczkową. Jeżeli będzie ta sama temperatura T, to energia kinetyczne będą takie same. W związku z tym masa tych cząsteczek mniejszych, w związku z tym, że masa tych cząsteczek mniejszych jest mniejsza, to prędkość ich będzie większa, tak jak podaje tu wzór, pierwiastek duże M przez małe M. Spróbujmy to policzyć. Jeśli udałoby się nam zbudować silnik, który wyrzuca z siebie nie cząsteczki wody, czyli produkty spalania wodoru i tlenu, to jest podstawowy napęd właśnie wahadłowca, a z dysz by wylatywały cząsteczki wodoru, H2, to jaki mamy wynik tych rachunków? Masa cząsteczki wody to jest 18, masa cząsteczki wodoru to jest 2. Okazałoby się, że prędkość wylatujących gazów zwiększyłaby nam się trzykrotnie. Oczywiście podstawowy problem jest taki, że nie ma takiej reakcji chemicznej, w której byśmy uzyskali gazy spalinowe wodoru. Wodór byłby gazem spalinowym. No ale jest rozwiązanie. Otóż możemy skonstruować silnik rakietowy, którego sercem, źródłem ciepła będzie reaktor jądrowy. Ten silnik będzie chłodzony wodorem i idea wydaje się wprost do zastosowania. Oczywiście w momencie, jeżeli będziemy mieli bezpieczny, sprawny reaktor wysokotemperaturowy. Reaktor wysokotemperaturowy to jest reaktor czwartej generacji. Reaktor, który jest bardzo potrzebny Polsce, o czym jest moje konwersatorium, które Państwo również możecie znaleźć na stronach telewizji ATVN. Serdecznie zapraszam również do tego wykładu. Te silniki były już konstruowane. Próby ich były konstrukcji w latach 60. i projekt nosił nazwę NERVA. Tu jest zdjęcie jednego z modeli tego silnika i jego przekrój. Widzimy rdzenie reaktora, reflektor odbijający neutrony, osłonę przed promieniowaniem dla załogi, która jest powyżej silnika, i dysze. Silnik ten był konstruowany z myślą do zastosowania jako trzeci człon rakiety Saturn V, która miała dowieźć ludzi na Księżyc. Kennedy ogłosił program lotu na Księżyc w 10 lat. Wtedy najlepsze silniki rakietowe, jakie były dostępne, wyrzucały gazy spalinowe z dużo mniejszymi prędkościami. 3000 metrów na sekundę, może 4000. Ale Amerykanie mieli to szczęście, że mieli geniusza, inżyniera von Brauna, który skonstruował silnik właśnie, który mógł donieść ludzi na Księżyc. Potężna rakieta Saturn V, 115 metrów wysokości, doniosła malutki pajączek na Księżyc. Dwoje ludzi mogło tam przebywać kilkadziesiąt godzin i wrócić bezpiecznie na Ziemię. I ten wyzywający program silników rakietowych jądrowych został zaniechany jako niepotrzebny do zrealizowania obietnicy Kennedy'ego do wygrania wyścigu w lotu na Księżyc. Ten projekt był bardzo zaawansowany. To nie były tylko deski kreślarskie. Budowano modele. Tutaj są zdjęcia dwóch prób reaktorów jądrowych, jeszcze bez dysz rakietowych, które były uruchamiane na pustyni Nevada.
Proszę zwrócić uwagę, że taki reaktor osiągał moc więcej niż gigawat, 1100 megawatów i był w stanie pracować stabilnie przez godzinę, nie wyrzucając praktycznie żadnych aktywności. A tu jest zdjęcie z testu silnika Nerva, już z dyszą, już pełny zestaw tego silnika, umieszczony tak, jakby miał wystartować, gdyby nie to, że to było odpowiednio umocowane do ziemi, to by wystartował. Ten silnik osiągnął prędkość gazów wylotowych 8000 metrów na sekundę, o czym świadczy tutaj parametr tego silnika ISP 800. Mnożony przez 10 to jest prędkość gazów spalinowych wyrzucanych z silnika. Jak wygląda program Nerva dzisiaj? Po pierwsze, modele tego silnika można obejrzeć w parkach rakietowych w Stanach Zjednoczonych. To są zdjęcia z parku rakietowego w stanie Alabama. Po drugie, w roku 2003 Stany Zjednoczone ogłosiły program Prometeusz, którego jedną z części jest powrót do jądrowych silników rakietowych. Program był ogłoszony z wielką pompą i miał olbrzymiego pecha. Został ogłoszony na tydzień przed katastrofą Kalambii. I to bardzo źle posłużyło temu projektowi, ale jest nadzieja, że kiedyś ludzie wrócą do tego projektu, bo kiedyś ludzie będą chcieli polecieć na Marsa. Obecnie projekt jest w trochę może śmiesznej fazie, bo stare raporty z lat 60. są przepisywane na prezentacje komputerowe i w zasadzie niewiele poza tym się dzieje. Ale jest też inna możliwość. Inną możliwością zwiększenia prędkości gazów spalinowych jest nie zmniejszanie masy cząsteczek, a zdecydowane zwiększenie temperatury gazów spalinowych. Okazuje się, że możemy zbudować silnik, w którym ta temperatura będzie nie tysiące stopni Celsjusza, a miliony. Oczywiście wtedy dysza takiego silnika musi być dyszą magnetyczną. Dlatego, że taka gorąca plazma, gdyby dotknęła jakiejkolwiek części materialnej, to by tą część uszkodziła. Sercem tego silnika jest podgrzewacz, system ogrzewania gazu do milionów stopni Celsjusza. Muszę powiedzieć, że w pewnym sensie podobne urządzenie do tego jest w laboratorium ciężkich jonów, w którym pracuję. Jest to źródło jonów do cyklotronu. Tak podgrzana plazma w tym silniku jest następnie wyrzucana przez dyszę, tak jak wspomniałem, przez dyszę też magnetyczną. Jest tylko jeden problem z tym silnikiem. Wprawdzie próby na Ziemi takiego silnika, program nazywa się Wasimir, program amerykański, są prowadzone. Nie ma z tym problemu. Tylko ten silnik potrzebuje olbrzymiej ilości elektryczności, aby stworzyć to olbrzymie pole magnetyczne, które utrzyma plazmę. A na orbicie, w lotach kosmicznych, jedynym wydaje się dostępnym dla nas potężnym źródłem elektryczności będzie reaktor jądrowy. Tym razem reaktor jądrowy użyty nie po to, żeby wyrzucać gazy, które go chłodzą z dyszy, tylko po to, żeby produkować elektryczność, aby móc stworzyć wielkie pola magnetyczne niezbędne do pracy tego silnika. Jest jeszcze jedno rozwiązanie. Rozwiązanie takie, że nie będziemy w ogóle posługiwać się pojęciem temperatury. Silnik będzie zimny, a gazy z dysz silnika będą wylatywać na zasadzie przyspieszenia elektrostatycznego przez dwie siatki o odpowiednich ładunkach dodatnich i ujemnych. Tu również ten zjonizowany gaz musi być zamknięty w polu magnetycznym, ale nie ze względu na temperaturę, tylko ze względu na fakt, aby zjonizowane cząsteczki gazu, ocierając się o obudowę silnika, nie rekombinowały, nie zdobywały tego zgubionego elektronu. A zjonizowany gaz się bierze stąd, że jest ustawicznie bombardowany elektronami z odpowiedniego działa elektronowego, przyspieszacza elektronowego. Taki silnik rakietowy, nie dość, że próby jego są na Ziemi, takie silniki latały w kosmos. Jak chociażby w silniku statku kosmicznego Deep Space One. Jego wielką zaletą jest to, że taki silnik może pracować miesiącami, a niemalże latami. Jego wielką wadą jest to, że nie jest w stanie w krótkim czasie wyrzucić dużej masy. Wobec tego jest perfekcyjnym narzędziem do bezzałogowych, wieloletnich lotów,
na peryferię Układu Słonecznego albo i dalej. Natomiast jest zupełnie nieprzydatny w locie na Marsa, gdzie nam zależy na tym, żeby szybko polecieć i szybko wrócić. Czyli podsumowując, współczesne silniki rakietowe umożliwiają wyprawę na Marsa, ale taka misja byłaby bardzo trudna do zorganizowania, bo by trwała zbyt długo. Skrócenie czasu podróży zdecydowanie ułatwiłoby zorganizowanie takiej misji. Niestety potrzebne do tego są lepsze silniki. Te silniki, tak czy owak, czy to będą silniki wyrzucające gazy, które chłodzą reaktor, czy to będą silniki wykorzystujące prąd elektryczny, energię elektryczną wytwarzaną przez reaktor jądrowy, ale muszą być na pokładzie statku kosmicznego, który poleci na Marsa i zawiezie tam ludzi.